Witajcie na kanale Planet Creator, ja jestem Paweł Luz, a to jest kolejny odcinek z naszego zoo Afrikana w grze Planet Zoo. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy na naszej górce, ona cały czas jest jakby w fazie budowy, no teraz patrzę, myślę, kombinuję nad designem dla stacji, właściwie nie do, tylko dla stacji. Zapauzujmy sobie grę, żeby nam tutaj nic się nie zmieniało. Głównie chodzi mi o czas, żebyście coś widzieli. Natomiast wydaje mi się, że chyba możemy na chwileczkę odpocząć od piachu i skoncentrować się tutaj na tym miejscu. Oczywiście tutaj ja to wszystko jeszcze upiększam. Na tym miejscu, żeby zrobić wybieg. No i teraz ktoś z was zasugerował wilka. I tak sobie pomyślałem, to nie jest zły pomysł. Zobaczmy tylko, ile ja mam miejsca tutaj. Aha, mam nadwyżkę. Da to za sprawą naszych mrówników. Niestety trzeba było je dać tutaj ze względu na fakt, że niestety, ale no cóż, wypuścimy na wolność. Aczkolwiek mógłbym sprzedać, niestety, ale z mrównikami jest na tyle problem, jest deficyt mrówników, że no cóż, zostawię je dla siebie, zobaczymy co będzie na rynku i wtedy dokupię do pary jednego. Dobra, odznaczmy to co mamy, czyli widłoroga, to było ostatnio. Wilk polarny? Może być, zobaczmy. On lubi zimę. Aha, no widzimy co się dzieje, tak? znowu jest deficyt. Ojojoj, to jeszcze taki nie za dobry ten wilk. Dobrze, a jeżeli chodzi o wilka szarego? Zobaczmy. Wilk szary. Jak tutaj sytuacja się kształtuje? No to już lepiej, zdecydowanie, ale drogie. Dobra, zobaczmy co ta pani sobą reprezentuje. Może być. Skris The World. Kupmy ją. Niepowodzenie, nie masz wystawy. Aha, no tak, rzeczywiście. Coś jeszcze musimy tutaj skandlować, słuchajcie. I myślę, że można byłoby te guźce też wypuśćmy na wolność. To są naprawdę bardzo dobre guźce, mógłbym je sprzedać. Aczkolwiek nie oszukujmy się, cena guźców na markecie nie jest zbyt droga, nie jest zbyt wysoka, jeżeli chodzi o kredyty, więc nie będę się tam wygłupiał. Dobra, mam nadzieję, że teraz już mamy trochę miejsca. Dobrze, jeszcze coś muszę... A, tu jest jeszcze jakiś guziec z Afrykany, więc go też przehandlujmy za 19 kredytów, tak? No i chyba teraz już będzie miejsce. 48 będzie... O! A to co to? Ja mogę tylko dwa sprzedać zwierzątka? Ajajajajaj. No tutaj tego jaguara to nie chciałbym sprzedawać. Jaguar bardzo dobry jest. Lamy też nie chcę sprzedawać, bo ona się może przydać. Też jest bardzo dobra. Te zeberki, one są do odchowania. Więc akurat tutaj je wpuścimy, żeby je odchować. Natomiast później... Aczkolwiek ta zebra... miałbym co? Dwóch samców? No nie ma czego sprzedać. Tutaj mamy widłorogi amerykańskie. To zdecydowanie bym wolał na handel zostawić. Natomiast co tu jeszcze jest? Krokodyle różańcowe. Mam dwa samce. I tak de facto... To w sumie, no poczekajcie, zobaczmy. Tutaj gen rozmiaru. Gen długowieczności, gen płodności, gen odporności. Dobra, tego wypuścimy na wolność, słuchajcie. Poszedł. I co, czy teraz już mam? Tak, dobra, to kupujemy. Przepraszam was, słuchajcie, no czasami tak się zdarzy, że no niestety, ale... Adoptujmy. Fajna samiczka. Jedną mamy i teraz wilka szarego, dodatkowo jeszcze jakiegoś wybierzmy ciekawego. Ale ciekawego chciałem. No, tu ktoś sobie nazwał zoo 1. To pewnie wiecie, jest jakieś takie zoo typowo rozpłodowe. Prawdopodobnie. No ale klikniesz się? Ojejku, jejku, no jakież to po prostu są masakry. No, mamy za dobrą samicę, żeby takie coś tutaj wpuszczać. Aha. I to by było wszystko, tak? Odśwież listę. No dobra, no to chwilę poczekamy i może coś uda się kupić.
No dobra, moi drodzy, udało się ogarnąć samca. Doszedłem do wniosku, że w sumie z tych wszystkich to ten będzie najlepszy. Jedynie tutaj problem z rozmiarem, 50% jedynie. Natomiast cała reszta jest całkiem niezła. Wejdźmy sobie w Zoopedię i zobaczmy, czego tak naprawdę ten wilk potrzebuje. Siedlisko naturalne. Potrzebuje 1162 metrów kwadratowych i jestem przekonany, że uda nam się to tutaj uzyskać. Jeżeli chodzi o stopień tutaj ogrodzenia, no to stopień drugi 1,25 m, więc na luzaku. Wydaje mi się, że nie da rady przeskoczyć tutaj tych gór, więc będziemy w stanie troszeczkę się pobawić, słuchajcie, ogrodzeniami. Jeżeli chodzi o dane gatunku, samce do 12, samice do 12. Mam nadzieję, że ta dwójeczka to nie będzie za mało. No ale jeżeli tak, no to zobaczymy. Goście nie mogą wchodzić na wybieg. Dlaczego? Co tam? Wilki muszą coś jeść w końcu. Długość życia, 12 lat. Wiek zakończenia okresu reprodukcyjnego to śmierć. Bardzo dobra wiadomość, nie trzeba będzie uważać i liczyć. Natomiast długość ciąży 2 miesiące, okres między urodzeniem a ponownym zajściem w ciąży 12 miesięcy. No i bardzo łatwo się je rozmnaża. Dobra, zaczynamy, moi drodzy. Tylko teraz rzecz jest następująca. Ponieważ ja chętnie jakoś bym... Jakoś bym tutaj chętnie ogarnął wejście typowo dla dozorców. Tylko jakby to zrobić, czy mi się tu pod tymi schodami zmieszczą? Raczej nie, wręcz w ogóle tutaj trzeba będzie zatkać ten otwór. Tak samo tutaj trzeba będzie coś postawić, żeby wilki nie mogły przechodzić, ponieważ chciałbym, żeby wilki przechodziły sobie ewentualnie tutaj tędy. I dlatego zostawiłem jeszcze nie podparte tutaj to miejsce, ten taras widokowy, żeby zobaczyć, jak wilki będą, znaczy nie wiedziałem, że wilki, tak, zwierzak, jak będzie reagował. Tu wydaje mi się, że jest na tyle fajnie, że spokojnie mogą się poruszać, natomiast cała reszta jest już do ogrodzenia. Okej. Okay. No to ogarniamy, słuchajcie. Ogarniamy i myślę, że można to zrobić... No chyba drewno, nie? Drewno chyba będzie najlepsze, jak myślicie. Możecie napisać w komentarzach. Natomiast tutaj potrzebowałbym to zrobić w taki oto sposób. Jakoś gdzieś to tak umieścić, żeby dało się zatkać tutaj dziurę. Nie chcę cię tak, chcę cię... No, panie, tutaj cię najpierw chcę. Okej, okay, no myślę, że dałoby radę. Obróćmy się nieco. I teraz jakby to zrobić, żeby było sprytnie. Tutaj by nie przeszedł. To na pewno. Tylko wyłączmy sobie może... O, teraz będzie o wiele lepiej. Jeżeli bym to, załóżmy, dał tak. I przeciągnąłbym to... powiedzmy tutaj. Jeszcze bym to podniósł do góry. Ale tak, żeby mi to nie przechodziło przez schody. Przechodzi? Nie przechodzi? Pokaż ty mi się tam, panie. Aha, tylko z drugiej strony... A, no właśnie. Nie, tak nie będzie. Bo boję się, że mogłyby przeskoczyć, słuchajcie. A jeżeli bym zrobił to w ten sposób. I przesunął tak... Lekko podniósł do góry, ale tak, żeby nie wychodziło mi ponad skałę. Ciekawe, czy wilk byłby w stanie tędy wleźć. Podejrzewam, że tak. Ale jeżeli na górę dam jeszcze skały, to może będzie szansa na to, że nie przelezie. To samo tutaj, tylko tutaj to ja już bym chętnie skałami to w ogóle ogarnął. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Weźmy sobie w takim razie niewidzialną barierę i ogarnijmy to w ten sposób. Tak, wiecie, od zewnątrz. Tylko troszeczkę ja bym chciał wyżej, żebym cokolwiek widział. Wilczek by sobie mógł pójść tak. Tutaj będą już skały. O. Polecimy tym oto sposobem. A
Aha, on to mi leci w górze? W górze mi puszczasz to, panie? No w górze to puszczę. No dobra, to może puszczać. Nie ma dla mnie problemu. Tutaj na pewno nie przelezie, nie powinien bynajmniej. I teraz jakoś, słuchajcie, ogarnąć to... jakoś gdzieś tutaj, tak żeby, wiecie, żeby nie było szansy, że on przekroczy linię wybiegu. O, tutaj to by była szansa. Chwileczkę, cofnijmy nieco. W ogóle to jakoś tak krzywo mi to pojechało. Prosto, panie. O, może tak z góry będzie mi... O, teraz to będzie mi prosto tutaj zrobić to, co ja chcę i jak chcę. Przede wszystkim. Dobrze, czyli to ogarniamy tutaj w ten sposób. Tak na dobrą sprawę to policzony wybieg po ogrodzeniu będzie o wiele, wiele większy niż tak naprawdę. Więc no, mam nadzieję, że zmieścimy się w potrzebnych dla wilka wymiarach. Dobra, mniej więcej gdzieś dotąd. I teraz, słuchajcie, ja bym tutaj już schodził. O, jakoś tak. I teraz już dałbym drewno. O, widzicie? Coś w tym stylu. Jakoś tak, tutaj, proszę bardzo. I ciach. No nie wiem, jak to będzie wyglądało, słuchajcie. Aha, ale tutaj to jakieś jest takie niewydarzone, więc podnieśmy może. Podnieśmy to do góry, żeby to było równe. No, puść to. Dobra. I mamy takie coś. Teraz zobaczmy, ile to sobie mierzy. 3184, więc odliczając jakby to, co jest niezdatne do użytku, to i tak dla wilka styknie. Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Możemy to sobie opisać w ogóle. I to będzie, moi drodzy, wilk szary. Proszę bardzo. Jest, jest. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. No dobra, to w takim wypadeczku jeszcze trzeba tutaj ogarnąć jedną rzecz, a mianowicie zaznaczyć tutaj ten obszar i zrobić lustra weneckie. No ale nie tak. To nie wilk ma nas oglądać, tylko odwrotnie. Ale co jest? Ojejku. Nie to. O tak. Zabezpieczenie przed spinaczką w sumie to można dać. No tak, tak, tak. Bo co prawda ja im na tyle ufam, że wierzę, iż nie zrobią mi tu jakiegoś numeru. Jeszcze tutaj bym mógł to ogarnąć. Edytuj barierę. I proszę pana... No i gdzie to było? O! O, tutaj. Proszę. Coś takiego. Bo ja im na tyle wierzę, że mi nie uciekną, ale wiecie. Aha, to jak tak, to jeszcze tu. Ojej, coś mi dzisiaj ten odcinek to idzie jak krew z nosa, widzę. Bywa. Proszę bardzo. Dobra, mamy to. Teraz to już nie powinny przejść. No dobra, no to byśmy mieli, słuchajcie. Teraz tak. Może sprawdźmy sobie, czy jest jakieś miejsce, gdzie zwierzak mógłby uciec, tak? Nie rozmnażanie. Aha, nie da się? Nie da się tego zobaczyć? Nie w tej chwili? A, wybieg. Obszar do przejścia. Aha. Nic mi nie wyświetla. Czystość wybiegu to nie to. No jak się na to patrzyło? Obszar do przejścia, nie? Ale tutaj... Miejsce ucieczki dostępne na piechotę. Dobrze, słuchajcie. Inaczej będziemy sobie tutaj działać. Pierwsza zasadnicza kwestia to tak. Stwórzmy strefę. Jakąś, tymczasową. Dlatego, że ja jeszcze nie wiem, czy wy wymyśliliście jakąś strefę, czy też nie. Dlatego, że odcinek środowy nagrywam 11 lipca. A przed nami jest sobotni, którym poprosiłem o to, żebyście podali nazwę. Więc tymczasowo
stworzę strefę, która będzie się nazywała, słuchajcie, nowa strefa robocza, która będzie się nazywała strefa górska, ale że wy o tym nie wiecie, to na pewno ktoś coś zaproponuje i wtedy natychmiast to zmienię. Także w następną sobotę, czyli nie 12 lipca, tylko za tydzień, od 12 lipca za tydzień, będziecie już mieli tę strefę, którą wybraliście, chyba że nie wybierzecie nic. No to wtedy trzeba będzie kombinować. No to teraz, słuchajcie, zaznaczamy wszystko, co tutaj jest, bo to będzie właśnie nasza nowa strefa. No i teraz, skoro mamy to, to teraz tak, potrzebuję, bo tutaj gdzieś był technik, tak, ten nasz cieśla, tak, z poprzedniego odcinka. To będzie strefa górska. No i oczywiście musimy w tym momencie pozatrudniać wszystkich pracowników potrzebnych. A zatem, ja lubię po dwóch, na początek oczywiście, to będzie tak, dwóch opiekunów, znaczy dla mnie to są dozorcy, tak, do sprzątania. O, to są opiekunowie, czyli dozorcy, do opieki nad zwierzętami. Tutaj jeszcze jednego technika, dwóch strażników. No pamiętajmy, że tutaj nie będzie tylko jednego wybiegu, tylko troszeczkę tam więcej. I dwóch weterynarzy. Co mi się tutaj dzieje, słuchajcie? Ostatnio coś się pozmieniało i takie mam smugi. Nie wiem od czego. Czymkolwiek bym ruszył, to takie coś jest. Może ktoś ma pomysł, od czego to się bierze. Dobra, niech oni sobie opadną. Dobra, i teraz ich wszystkich przypiszemy. Czyli tak, ten oczywiście już niezadowolony na wstępie. Ty będziesz w strefie górskiej. Ty również będziesz w strefie górskiej. Teraz następnego gagatka bierzemy. Ty oczywiście również strefa górska. Ten tak samo. Co my tam jeszcze mamy? Jednego technika zatrudniliśmy, to też go tutaj przypiszemy. Dalej mamy strażników. O, jeden pod drugim, bardzo dobrze. Będzie prościej i szybciej. Sprzedawców jak na razie nie mamy jeszcze. Tak, ale za to mamy weterynarzy. I tak, jeden tutaj, a drugi tutaj jest niezadowolony, więc podnieśmy mu pensję, niech będzie zadowolony. No i dobrze, i to byśmy mieli, to w takim wypadeczku, słuchajcie, nie wypada nic innego zrobić, jak tylko wpuścić nasze wilki już tutaj na wybieg. I zacząć odpowiednio się tam zajmować wybiegiem, tak żeby wilki były zadowolone. No to teraz tak. Znajdźmy sobie nasze wilczki. Mamy samca. Przenieś. Będzie raz. No i jeszcze samicę do tego, żeby miał towarzystwo. Samiczka, proszę. Dwa. Ok. I to będziemy mieli. Przynajmniej mi się miejsce zwolniło. A my w tym czasie, słuchajcie, wyfiltrujmy sobie, jakby tutaj wyglądała sytuacja z wilkami, co możemy im tam dać. Coś do jedzenia na pewno trzeba dać. Wilk szary, proszę bardzo. A zatem, zaczynamy od jedzenia. Duża miska, tak, duża taca na karmę, to bardzo ważne. Tutaj rura wodociągowa, też bardzo ważne. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o schronienie. O, to schronienie może by pod tym zrobić. No, to by całkiem ciekawie mogło wyglądać. Aczkolwiek jeżeli ja... Aha, chociaż tutaj, wiecie co, bo tutaj jest to wejście takie. Jeżeli chodzi o schronienie, to później się nad tym zastanowię, to najwyżej w scenkach końcowych zobaczycie. Teraz patrzmy na to, co my tutaj możemy mieć. Gryzaczka można im dać. To gryzaczek, no może, chociaż nie, no tutaj niech będzie. Karmnik bambusowy, to też gdzieś to blisko dać. Lodowy blok, proszę bardzo. Niech się mają czym bawić. Mała kolorowa piłeczka. Mała kula lodowa. Proszę. Bardziej bym wolał wilki mrozowe, wiecie? Poważnie. Tutaj takie coś. Obrotowy karnik linowy. Można dać tu. Tak wiecie, żeby dozorca miał blisko. Dobra, wilki są, więc zapauzujmy czas, słuchajcie. Piłka dla psów. Piłkę dla psów można byłoby dać im gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że one tam wejdą. Liczę na to. Tutaj można dać jedno pudełko, tutaj można gdzieś dać drugie pudełko, zeberkę oczywiście. Zeberka zawsze na propsie, gdzieś powiedzmy, no nie wiem gdzie, tutaj? Może stać, czemu nie? Znacznik zapachu krwi. No gdzie ten znacznik można? Powiedzmy tutaj. No i worek o zapachu
ofiary na niegrzecznych widzów, to gdzieś tutaj damy. I to byśmy... Aha, jeszcze zrasacz, Seba. Dobra, ja bym chciał, żebyś mi pokazał, panie... O właśnie, czego jest za mało, czego jest za dużo, zaraz to ogarniemy. Śnieg akceptują, patrzcie, ale jaja. No to dobrze, to dobrze. Akurat tutaj bardzo dobrze. Patrzcie, i trwałe schronienie jest na 100%. A to ciekawe, czyli nie potrzebują. To by mi bardzo ułatwiło sprawę, jeśli tak. To tylko zniwelujmy im, słuchajcie, w takim wypadeczku troszeczkę tej trawy, bo tylko to im przeszkadza. Natomiast gleba. Wielkość troszeczkę zmniejszymy, intensywność za to zwiększymy i tutaj myślę, glebę można im machnąć. O, tu gdzieś, powiedzmy, o, w ten sposób. Tutaj oczywiście będzie wejście dla dozorców, dla techników, więc to jak najbardziej tak. Tutaj na pewno myślę, że będą sobie przechodziły nasze wilczki, więc proszę bardzo, niech sobie tutaj wchodzą. O. Tutaj tak maźniemy trochę. O, proszę, mają takie coś. Dobrze, ile tam jeszcze tej trawy? 40%, Matko Boska. No bo tak, no bo tutaj to słuchajcie, to bierze pod uwagę wszystko tak naprawdę. Wszystko jest brane pod uwagę. No dobra, no to w takim razie musimy tutaj zadziałać. Nie ma rady. Bo skały, no to już tak... No powiem szczerze, z tą skałą to tak jest sporawo skały, więc... Jakoś to tak zrobimy, załóżmy. Co tutaj jeszcze by można było dać? Słuchajcie, można tym śniegiem trochę zawalczyć. Można śniegiem zawalczyć, tylko jedyna rzecz, jaka jest mi potrzebna, to klimatyzator. A jak z energią stoimy? Dotąd sięga. Czyli gdzieś tutaj śnieg. Gdzieś tutaj śnieg. W porządku. Można dać. Można dać, tylko tak. Klimatyzator. Ogarnijmy go mniej więcej gdzieś tutaj. Dobra. I teraz ten klimatyzator. Aha. Zaginął w akcji. No ale panie, no nie mogę cię skonfigurować? No jak mam cię skonfigurować? O, dobrze, dziękuję. I to damy na minus, powiedzmy, minus 3 stopnie. No tam nie przyuważyłem, do ilu stopni te wilki wytrzymują. Natomiast chodź, przyjacielu, tutaj, chodź. No jesteś potrzebny. I teraz zawalczmy śniegiem. Zobaczmy, co możemy tutaj zrobić, jeżeli chodzi o śnieg. Ile uda nam się tutaj ogarnąć. Jaka tutaj będzie sytuacja. Powiedzmy, tutaj też można maźnąć. Bo to akurat widzicie ten śnieg, to możemy uważać, że to schodzi z góry, tak? O, coś takiego. Żeby to jakoś, wiecie, żeby to jakoś wyglądało. No i jak to tam wygląda? 2% śniegu, ale 36% trawy już mamy tylko. Więc w porządku, no to tutaj możemy, załóżmy, ile tej skały jest? 40. A piasek akceptują? Aha, piasek to tak nie za bardzo. 16%. A gdzie tutaj piach znalazły? Ciekawe bardzo, bo tu nie ma piachu. Bardzo dziwne. Ale tutaj można, powiedzmy, troszeczkę tej gleby dać. To już też trochę będzie lepiej. Tylko nie za dużo, bo chciałbym też jakieś tam mieć rośliny. A gdzie tutaj jeszcze jakaś gleba? Tutaj może być jakaś gleba, powiedzmy. O, 35%, tutaj, zaraz trawy znowu nie będę miał, ajajajajaj. A jakbym tu maźnął? Albo tu skałą. Też nie wiem, słuchajcie, bo nie widzę, dokąd sięga ta bariera, ale tu powiedzmy to wszystko w skale by było. No dobrze.
powiedzmy, co by tu można było. Tutaj można przeciągnąć trochę skałę, to nawet by pasowało. No widzicie, no, chcieliście patrzeć, jak upiększam, proszę bardzo. Nie jest to wcale takie proste, jakby się wydawało. Tutaj można również dać skałę, to nie musi być trawa. 32%. Żeby na styk było, słuchajcie. Tutaj można, o, takie coś. Tu powiedzmy można zjechać skałą. Ojejajajaj. No, bo już mi się kończą możliwości pomalutku. Tu już jesteśmy poza wybiegiem, to nie. No ale załóżmy, skałą gładką można powiedzmy gdzieś tutaj im to ogarnąć. Powiedzmy tutaj można im też ogarnąć. O, 31. I 43% skał. Zaraz nie będę miał gdzie roślin siać. Będzie super. W cudzysłowie oczywiście. No ale udało się. Słuchajcie, no coś się udało ogarnąć tutaj. Dobrze. Jak tam roślinność? No roślinność to chcą tajgę, tundrę i klimat umiarkowany. Jesteśmy w stanie im to zapewnić. I mamy tutaj różne słuchajcie, kontynenty. A zatem, kontynent, to byłaby tak, Ameryka Północna, do tego Europa oraz Azja. Natomiast jeżeli chodzi o biomy, no to mamy tajgę, mamy tundrę oraz klimat umiarkowany. I zobaczmy teraz, co można z tym fantem zrobić. Może dla przykładu Daglezję gdzieś im tutaj posadzić. Proszę. Oczywiście patrzmy, jak to będzie wyglądało, słuchajcie, bo to jest dosyć istotna kwestia. Tutaj by można było taką, o, to się rewelacyjnie nadaje. Ma wysoką koronę, więc jest ok. Tutaj Daglezja również może być. Takie coś laskowatego zróbmy, wiecie, żeby to obróćmy i też może być to samo drzewo. Co tam jeszcze? Cyprysik... Jaki to cyprysik? Cyprysik nutkański. No dobrze, ale to chwileczkę. Może taki, o. Może taki będzie lepszy. No i właśnie, no i widzicie, tutaj rewelacyjnie by to wyglądało, natomiast jeżeli chodzi... Aha, to się zaliczyło, no dobra. Myślałem, że to poza wybiegiem będzie. Nie, ta nie. Mam jeszcze jakiegoś tutaj... Jakieś drzewko takie fajne, które by się nadawało. Ostrokrzew może niekoniecznie, chciałbym bardziej... O, takie coś. Sosna himalajska, pięknie. Można dać. Tutaj zróbmy ją jakąś mniejszą. Zobaczmy, jak ona wygląda. Aha, nie, to ona wręcz się zwiększa. To zróbmy to nie na skalę. Gdzieś tutaj. Tutaj gdzieś jest jeszcze trochę trawy. Tak, tutaj. To dosłownie tak naprawdę trochę. Dodajmy to tu. To wszystko się zalicza do wybiegu, żeby nie było, słuchajcie. Tutaj mamy też troszeczkę trawy, więc może to pola czarna. Może niekoniecznie. Może coś innego. Świąteczny świerk. Nie. Żywotnik olbrzymi. Można by dać, tylko żeby nie zagrozić tym zwierzakom możliwości poruszania się. Takie coś. 11%. Dobra, i myślę, że jeszcze tutaj by można było poza wybiegiem, ale może nie takiego, może tego. O, widzicie? Coś takiego. O, takie wielgachne drzewo, zobaczcie, ale jest majestatyczne. Kurczę blade. Niesamowite, popatrzcie. Tu jest ten sam gatunek, tylko nieco mniejszy, a tu jaki wielgachny jest, nie? Ale się nieźle prezentuje. I on się jakby chyba nie wlicza już do wybiegu. A może się i wlicza? Bo chyba tam sięga gałęziami. Dobra, czy ja mogę już w tym momencie, mając zwierzaka na wybiegu, zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja z możliwościami ucieczki, wybieg? Aha. Czyli tutaj jest w stanie uciec, tak? Tutaj jest w stanie miejsce ucieczki poprzez skok, ok? Tutaj jest w stanie uciec na piechotę. Tutaj jest w stanie uciec również na piechotę. I tutaj na piechotę. Wszędzie jest w stanie uciec.
A to jest kuźwa, no jakiś kaskader po prostu, kaskader. Dobra, ale my zrobimy, słuchajcie, tak, żeby on nie uciekł. A zatem, moi drodzy. Jak to zrobić? Aha, bo to trzeba zwierzaka mieć wybranego, jasne. Czyli najpierw zajmijmy się może tym terenem. I ogarniemy sobie w tym momencie skały. Bo on, to, że one tutaj muszą być, to jest więcej niż pewne, bo ja z myślą o zwierzaku jakimkolwiek tworzyłem to miejsce. A teraz sobie to ogarniemy, słuchajcie, no właśnie, jakimi skałami? Z klimat umiarkowany, nadawałoby się. Ale to są takie wielkie skały. Więc skoro ty, przyjacielu, bracie, kolego, jesteś tak cwany, wyłącz mi blokadę kątową, że jesteś w stanie się przedostawać na piechotę, to my ci tu zrobimy tak, że nie będziesz w stanie się na piechotę przedostawać. Tylko chciałbym to zrobić tak, żeby to było ładne, bo... No bo sami rozumiecie. Niewątpliwie będę musiał z tym jeszcze troszeczkę powalczyć, więc tak, część zrobię z wami, część bez was. Wiecie, o co chodzi. Tutaj jest taka wilgochna skała, przez to na pewno się nie przedrze skubaniec. No, takie coś. Tutaj można dać to ciut niżej, ale jakoś tak sprytnie. No, można mu troszeczkę zmniejszyć nawet ten wybieg, to nie stanowi to problemu. Tylko, żeby to nie było, wiecie... jednorodne, bo będzie nudno. Teraz zmieńmy skałkę, może gdzieś jakąś taką. No, tutaj to rzeczywiście mógłby sobie uciec, to może faktycznie. Ale tu? Sprawdźmy moją zacną teorię, czy rzeczywiście on jest w stanie tu jakoś teraz przejść. Popatrzmy. A nie, tutaj teraz już... Tutaj jedynie byłby w stanie. Ale czy na pewno? Słuchajcie, czy na pewno? Aha, bo czekajcie, bo to jest... To dotyczy tu, ale tędy... Nie, no tędy to on nie jest w stanie się dostać. O to nam chodzi. Spójrzmy tutaj. Nie, no nie przejdzie. Nie ma takiej możliwości. Tutaj jedynie jest takie newralgiczne miejsce. Tutaj, o. Ale to jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić, bo jeżeli weźmiemy w tym momencie skałkę, weźmy tego kolosa dla przykładu i go zatopimy tu w glebie gdzieś jakoś, tak, o, powiedzmy, to nagle przestaje mieć taką możliwość. Jeszcze tutaj dla pewności i pych, i proszę bardzo. I o co tyle krzyku? I o co tyle krzyku? W każdym razie, tutaj trzeba to będzie zabezpieczyć, ale ja o tym mówiłem, że tu trzeba będzie zabezpieczyć i tutaj również trzeba będzie zabezpieczyć. Także zróbmy to. W takim wypadku jakaś mniejsza skałka... O, może być takie coś, chociaż wolałbym tę większą. O, ona załatwi sprawę. Jakoś tak równo tutaj z naszym tarasikiem. O, tutaj tak. Raczej tu by nie przeskoczył, ale dla pewności warto jeszcze dodać kilka skałek. Wiecie, żeby wilki nie uciekły, bo to może być później tragedia. No i tędy jakoś się tam by chciał przecisnąć, ale tego nie zrobi. Dobrze. Tutaj. Co by można było tu władować? A tym to się zajmę później. Weźmy pod uwagę ten teren. Bo ten teren jest też taki bardzo newralgiczny. Bo tutaj to rzeczywiście, no to... No patrzcie, wejdzie sobie i od razu hyc i już go nie ma, nie? A żeby tu nie mógł zrobić hyc, no to też trzeba skałkami go odwieść od tego pomysłu.
Tylko jakoś może sprytnie dopasujmy to tutaj, o, w ten może sposób. O, jakoś coś takiego zrobimy. Tutaj wiecie, te skałki to one jeszcze będą modyfikowane, bo to nie będzie... Chyba już to mówiłem, że to nie będzie docelowo tak wyglądało. Dobra. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o to miejsce, to ja bym już tutaj to ogradzał, wiecie? Już bym mu zakazał chodzenia tutaj, bo po co? Co on tam ma do szukania? Nie ma tam żadnych przysmaków, smakołyków i innych. Wcale nie potrzebuje się tam szlajać. Dobra, to by było. W porządku. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. To drzewko to później przesunę. No i cóż, i tutaj jeszcze niby ma jakieś wąty gra, że niby tędy jest w stanie uciec. Teoretycznie mógłby. No to sprawdźmy. Jeżeli bym chciał... O, skopiujmy to. Po prostu to skopiujmy. Przesuńmy. O, jakoś gdzieś tak. Tutaj tak. Tutaj tak i lekko obróćmy. I chyba już nie ma szans na ucieczkę. Chodź, kolego. No i pokaż się. Jak tam wygląda situation? Pięknie. Ach, tutaj jeszcze on widzi możliwości. No dobra, to skoro ty tu jeszcze widzisz, przyjacielu, możliwości, no to powiedzmy, że te możliwości zostaną ukrócone. I już możliwości nie ma. Jak on to jeszcze tam widzi? Co on tam jeszcze widzi? Coś tu jeszcze widzi. Oj, panie. Co pan tu kombinujesz? Kombinuję jak konik pod górkę. Przecież nie mogę tego obstawić kamieniami, bo to brzydko będzie wyglądało. Nawet nie widzę, jak to w obecnej chwili wygląda. Ale myślę, że teraz będzie w porządku. No tak czy inaczej, teraz już nie ma możliwości ucieczki. Tędy nie spierdzieli, bo no zobaczcie, no, chyba żeby wskoczył na skałę, ale to wątpię, żeby mu się udało. Jeszcze możemy troszeczkę zniwelować teren, tutaj go tak spionizować, więc nie. Tutaj, tu sobie może wleść. Teoretycznie tu by mógł, ale też nie. Tutaj wszędzie to jest ogrodzone. Ten teren tu nas nie interesuje. To nas nie interesuje, bo to jest tam daleko, daleko, więc nie. No to co? No to wychodzi na to, że to chyba byłoby wszystko. Tutaj jeszcze ma jakiś problem, że tu niby... że miejsce ucieczki dostępne na piechotę. Ale tu to jeszcze będziemy to ogarniać, moi drodzy, bo to oczywiście, że trzeba zamknąć. Jakoś tak dobrze zamknąć. Oj, to drzewo to mi teraz w tej chwili przeszkadza. Wiecie co? A może by to zrobić nie takim, tylko takim. Taką skałą. O, takie coś. I teraz po prostu to zamkniemy. Tylko ja bym to chętnie przekręcił może o tak. Podniósł ciut do góry. I zjeżdżał z tym do ziemi. Proszę bardzo. No i tu już nie ma szansy na ucieczkę. To samo, słuchajcie, można byłoby po tej stronie zrobić, więc zróbmy tak, tylko wydaje mi się, że ja nie potrzebuję wszystkich tych skał, a jedynie trzy. Więc skopiujmy trzy, przesuńmy sobie tu i lekko może opuścimy. Proszę bardzo. Jest. Tutaj oczywiście to wszystko trzeba będzie ładniej zrobić. Na razie to tylko badaliśmy, jak to zrobić, żeby wilk nie chciał jednak uciekać. A tutaj, no tak jak mówię, albo możemy zniwelować nieco ten teren, więc weźmy sobie, kochani, jeszcze tutaj takie narzędzie i ogarnijmy to. O, teraz to już będziemy mieli pewność, że on nie zwieje tędy. Pokaż ty mi się, czy ja ci tam nie zrobiłem źle. Nie, jest okej, dobrze. No i teraz jak to wygląda?
no jest w porządku. W tym momencie powinno być w porządku, tu ma jakiś problem, ale to już mnie nie obchodzi, nie jest w stanie stąd wyjść, w mojej skromnej ocenie. Możemy puścić czas, słuchajcie, i poustawiajmy wszystko to, co jest potrzebne dla gości, a mianowicie potrzebujemy, kochani, tablic informacyjnych. A zatem tablice informacyjne tutaj się znajdą, jak najbardziej. To będzie jedna. Tutaj może być druga. O. Głośniczek można dać w tym miejscu. No i oczywiście to wszystko sobie teraz... A jaki, co dobrostan? O co ci chodzi? Temperatura. Ja, za gorąco ci jest. Dobra, nie ma problemu. Czyli dobrze wiedzieć, że jeszcze klimatyzatory. To za moment wstawimy. Tutaj wilk szary. Powiększmy sobie nieco ten promień i jest dobrze. To mamy. Teraz oczywiście jeszcze tutaj. Tu trzeba będzie wymyślić jakąś barierkę, więc albo wiecie co? Może po prostu na zasadzie nie wymyślania, tylko barierki poręcz w kolejce gruntowej, poręcz na podwyższeniu. To bym chciał. Ale o. O, takie coś może być. Nawet takim zrobię. I jest dobrze. Wyłącz już teraz to. Ciach. No i również tutaj by trzeba było ogarnąć, słuchajcie, dokładnie to samo, czyli... Czyli... Przede wszystkim... Tablice informacyjne. Znaczy to tam stoi dobrze, czy nie stoi dobrze? Dobra, to będzie jedna. Tak, teraz z każdą jedną tak trzeba się będzie cackać, nie? Tutaj będzie druga. No, załóżmy tu, można byłoby dać trzecią, a jak sobie wyją tam, słuchajcie. Ja bym mi tu jakąś tą jaskinię machnął, wiecie? Może nie dzisiaj. Bo to trzeba przemyśleć dobrze. I oczywiście tutaj wilk szary. Tutaj również wilk szary. No wszędzie wilk szary, nie będzie nic innego. I jeszcze głośniczek. Głośniczek gdzieś tutaj można umieścić. Proszę bardzo. No i go skonfigurujemy. Jaki promień? Dość daleki. Może w ten sposób zrobimy. O. Takie coś. Albo w ogóle, słuchajcie, może by go przesunąć tak nietypowo na środek. I w tym wypadeczku zmniejszyć nieco promień. O, takie coś zrobić. Dobra, to mamy. Teraz, słuchajcie, trzeba oczywiście ogarnąć kwestię skrzynek dla donate'ów. Możemy sobie nawet kolor zmienić, powiedzmy na zielony. Tutaj powiedzmy może być, nie wiem, co do zielonego by pasowało. Żółty by pasował do zielonego, więc może być w ten sposób. I stawiamy. Raz, tutaj powiedzmy dwa. No i tutaj na tarasie troszeczkę więcej tych skrzynek damy. Załóżmy gdzieś tutaj. Tutaj. Niech goście płacą. O, tego nigdy za dużo. No i dodatkowo jeszcze, słuchajcie, trzeba ogarnąć śmietniki. Więc śmietniki, tak, jak najbardziej. Bo to, wiecie, to są flejtuchy. Jak się im nie da śmietników, to zaraz gdzieś to będą rzucać na ziemię i będzie to bardzo niefajnie wyglądało. Od razu tutaj gdzieś też... A właśnie, bo tego nie widzieliście, słuchajcie. Tutaj cały ten domek jest podświetlany. Tak jakby co, nie? Dobrze, czy goście jacyś tutaj zmierzają? Bo to jest połączone, ale widzę, że nie. No to nie. No to nie. Dobra. Mamy to, słuchajcie, jak na razie... Co tutaj się... Aha, to bo pociąg. Mrówniki. Cały czas mrówniki zestresowane są. Chyba im tam w końcu trzeba będzie lustra weneckie postawić. Bo niestety, ale...
no, to co się z nimi dzieje, to pojęcie ludzkie przechodzi. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Wiecie, co możecie zrobić dla mnie, dla kanału, czyli łapki w górę, komentarze, to wszystko jest zawsze mile widziane. No i co, ci, którzy nie subskrybują kanału, to zachęcam, będziecie informowani o nowych filmach, czy o jakichś live'ach, do których się pomału przymierzam. Utrzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!